Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Super, że jesteście dzisiaj ze mną. Tym razem mam dla Was ulubieńców poprzedniego miesiąca, ale będą też rzeczy, które po prostu stosuję od dłuższego czasu i bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Będą rzeczy, o które pytaliście i na blogu jest post z hitami tygodnia. Tam możecie zobaczyć jakąś część tych rzeczy, które zaraz Wam pokażę, ale też zupełnie inne i może tam troszkę bardziej takie odzieżowo-akcesoryjne, więc jeśli będziecie mieć niedosyt tutaj po tym filmie, to zerknijcie sobie tam. No i w sumie zaczynamy. Słuchajcie, kiedy byłam w Warszawie na nagraniach, zapomniałam jakimś cudem paletki cieni, mojej paletki ukochanej, którą mam złożoną z takich naprawdę ulubionych rzeczy i musiałam kupić coś dość szybko, dlatego wybrałam się do TK Maxu, licząc na to, że tam może jeszcze znajdę takie inne fajne ciekawostki i trafiłam na paletkę Allure. Allure to jest marka, którą ja bardzo lubię za wyjątkowo udane sztuczne rzęsy, które naprawdę zawsze mi się podobają. I podobały, one długo na naszym rynku były naprawdę jednymi z lepszych, już teraz to się troszkę zmieniło. I ta paletka Allure powstała z kooperacją z jakąś panią, której nie znam, Vegas Ney. Natomiast to jest paleta do brwi i oczu. I mamy tutaj same maty, tak jak widzicie. Bardzo ciekawe zestawienie, takie łączące nawet bardzo skrajnie ciepłe odcienie, tak jak tutaj ten żółty i ten rudy oraz takie o wiele, wiele chłodniejsze brązy. Natomiast to, co mi się w tej paletce bardzo spodobało, to jest kremowość tych cieni. One przypominają troszkę te kremowe pojedyncze cienie Nabli, co jest ekstra. Są niestety mniej trwałe. Ja muszę faktycznie stosować je na bazę, żeby one trzymały się u mnie cały dzień, ale blendują się naprawdę niesamowicie ładnie i bardzo ładnie wyglądają na oczach. Paletka kosztowała 20 zł. Nie wiem, czy w tym momencie jeszcze ją znajdziecie, ale ja kupowałam ją jakiś ponad tydzień temu, może dwa. Chyba dwa. I one wtedy jeszcze były i było ich całkiem sporo, więc jest jakaś szansa na to, że jeszcze ją dorwiecie, jeśli macie taką ochotę. To zestawienie kolorów naprawdę bardzo mnie urzekło i za tą cenę ja jak najbardziej jestem na tak. Używam jej dość sporo, szczególnie tych tutaj ciepłych odcieni i tego takiego żółtego cienia, o którym myślałam, że będę używać go najmniej, a jednak jakoś szczególnie mnie zachwycił, więc to jest pierwsza rzecz, taka TK Maxowa zdobycz. Ale wtedy oprócz tej paletki w TK Maxie znalazłam jeszcze dwie inne rzeczy, które mnie naprawdę zachwyciły. I pierwszą z nich są kępki, no czy też może bardziej końcówki rzęs, Allure. Takie magnetyczne. Tutaj mamy jakby, wiecie, dwie pary. I ja w tym momencie jedną mam na sobie, więc pewnie pokażę na zbliżenie, jak one wyglądają. Natomiast kurczę, naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. To, co musiałam zrobić, to oderwać te magnetyczne elementy, malutkie magnesy, które tutaj są, bo nie wiem, to u mnie nie działa dobrze. I po prostu przyklejamy na kleju. Natomiast jeśli chodzi o długość rzęs, ten format, stosunek tutaj tych dłuższych do krótszych, to wszystko wygląda tak bardzo naturalnie i jest tak niesamowicie udane, że ja jestem zachwycona i żałuję, że nie wzięłam ich wtedy więcej, natomiast to było ostatnie opakowanie, więc jeśli chodzi o to, to najprawdopodobniej być może już nie uda Wam się ich dostać, ale warto próbować szukać, ewentualnie może gdzieś w internecie uda mi się jeszcze to dla Was wygrzebać. Drugą rzeczą była szminka marki Stila, to jest taka matowa szminka w kolorze nude i to jest Sonata. Ja od dłuższego czasu miałam jakąś ochotę na szminki Stili i wiedziałam, że dokładnie ten kolor jest naprawdę cudowny. Ja jestem fanem nudziaków na ustach i to chyba nigdy mi nie minie. Więc obecność tej szminki tam bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyła. I to jest taki odcień, który jest dość jasny, który rozjaśnia usta zdecydowanie i na pewno pasuje do takiego mocnego smokey eyes, jeśli lubicie takie połączenie. Teraz już troszeczkę wychodzące z mody, ale jednak będące nadal bliskie mojemu sercu. Natomiast jeśli już jesteśmy przy szminkach, to drugim takim kompanem i drugim ulubieńcem jest szminka z Hehan i to jest Velour w odcieniu numer 605. Ta jest ciemniejsza, trochę chłodniejsza, ale ona wygląda na ustach bardzo, bardzo ładnie. Ta ma bardziej matowe wykończenie, natomiast ta nie jest już aż tak całkiem sucha, chociaż Stila też nie jest takim typowym wysuszaczem. Natomiast ta wygląda na ustach cały dzień naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I ten kolor jest niesamowicie trafiony. Jeśli lubicie takie odcienie i macie na przykład chłodną karnację, wydaje mi się, że może pasować Wam naprawdę idealnie. Swatcha widzicie teraz, a na ustach macie zdjęcia na blogu, bo tam też robiłam takie większe zbliżenia, więc jeśli jesteście ciekawe, jak one wyglądają w akcji, to tam sobie zerknijcie. Stile myślę, że jeszcze są, powinny być, przynajmniej kiedy ja kupowałam je jakiś czas temu, było ich dużo, więc nie wiem, możecie jeszcze szukać. Natomiast da się ją kupić w internecie, a Hehany wiadomo są bardzo łatwo dostępne, więc za to na pewno duży plus. Co mamy dalej? Dalej mamy rzeczy do paznokci i to jest też taka rzecz, o którą mnie pytałyście. I mój hit już od
bardzo, bardzo długiego czasu. Jeśli śledzicie bloga, to pewnie przewinęły Wam się gdzieś tam posty pazurkowe. Ja generalnie paznokcie często przedłużam. Z żelem i akrylem mam już takie wieloletnie doświadczenia, natomiast jakiś czas temu, i to już tak naprawdę ponad rok, myślę, że nawet może półtora albo prawie dwa, nie pamiętam dokładnie, trafiłam na coś, co bardzo pomogło mi jakby usprawnić cały ten proces przedłużania, który jest, wiadomo, dość pracochłonny, czasochłonny oraz szczególnie jeśli chodzi o prawą rękę, po prostu upierdliwy. I tym produktem jest tak zwany Flexi Gel. Ja mam Flexi Gel z Elysium, kupuję go namiętnie, do tego jest jeszcze jakaś tam baza. Taka po prostu zwykła baza. Natomiast na czym polega przewaga tego Flexi Gelu nad klasycznym żelem tudzież akrylem? To jest żel, który jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty. I możemy go z pomocą pędzelka bardzo długo, dopóki nie umieścimy go pod lampą, formować w dowolny sposób. I to jest bardzo, bardzo wygodne. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy umieściły na paznokciu odrobinę plasteliny i po prostu, wiecie, uklepując, jakby przeciągając, zmieniały dowolnie jej kształt. To jest naprawdę tak proste. Dzięki temu ja spokojnie mogę sobie zrobić też drugą rękę. Żel, który się nam troszkę rozpływa, wymaga trochę innej techniki pracy, wymaga jakby większej sprawności, ogarnięcia tego czasu i większej jakby wprawy w formowaniu. Natomiast tutaj to jest naprawdę fenomen, jeśli jesteście początkujące, to ja zdecydowanie bardziej polecam Wam to od żelu albo już w ogóle akrylu, który jest niesamowicie śmierdzący i jest. Dobrze się z nim pracuje, przynajmniej mi, ale nie wiem, no ja po prostu nie mogę tego zapachu. Tutaj wszystko jest ekstra. Ja już mam tutaj prawie do końca zużyty odcień Rose i ten też Wam chyba tak naprawdę polecam. Ten mleczny po prostu nie wychodzi tak ładnie pod spodem, jeśli przedłużamy paznokcie dość sporo, natomiast ten różowy wygląda bardzo, bardzo ładnie. To jest taka moja podstawa, jeśli chodzi o przedłużanie. Ale mam jeszcze dwa lakiery, które ostatnio bardzo namiętnie stosuję. Pierwszy to jest tak naprawdę trochę mój wygrzebany staroć. Black Plum, to jest numer 89, semilaka. I to jest po prostu ten granat, który ja mam teraz na paznokciach. Bardzo ładny i nie mający właściwie nic wspólnego ze śliwką, wbrew temu, co można by sądzić po nazwie. Taki po prostu dość chłodny, lekko wpadający, ale minimalnie w fiolet granat. Natomiast drugim ulubionym kolorem, który mogliście widzieć też na filmie z ASMR, tym ostatnim, jest Bottle Green i to jest Neo Nail. Taka bardzo ładna, ciemna, butelkowa zieleń. Ja jakoś nie mogłam się między nimi zdecydować, stąd wtedy miałam jedną rękę granatową, a drugą zieloną. Oba są naprawdę bardzo, bardzo ładne, zdecydowanie dla fanek po prostu takich ciemniejszych odcieni. Kolejna sprawa, o którą bardzo, bardzo często mnie pytacie, to są odżywki do rzęs. I teraz ja przerobiłam właściwie chyba wszystko, co mogłam przez te 12 lat mojego stosowania tych produktów. I taką jedną z mocniejszych rzeczy, która u mnie naprawdę działa, jest Lilash. Ja kupuję ją na eBayu, ale to jest marka, która dorobiła się ogólnie licznych podróbek i łatwo się naciąć. Ja do końca nie wiem, czym się kierować, czy te hologramy, które tam są na opakowaniach, też przypadkiem nie są podrobione. Na razie kupowałam 3 razy, za każdym razem było ok. Od jakichś ludzi, pojedynczych sprzedawców, wiecie, takich jednorazowych, którzy sprzedawali po prostu swoje egzemplarze, które od kogoś dostali albo cokolwiek takiego. Raz udało mi się nawet dorwać tą odżywkę na Allegro u nas w Polsce i też była oryginalna. One są dość drogie, natomiast no, to jest jedna z tych mocniejszych rzeczy, która u mnie działa trochę szybciej niż Long for Lashes, czy też te rzęsy XXL, z tego co pamiętam, tam gdzieś mam, teraz zobaczycie. To wszystko też pokazywałam na blogu, więc możecie sobie tutaj zobaczyć jeszcze w linka. I wszystkie odżywki, jakie stosowałam w ciągu, nie wiem, paru miesięcy tam są na zdjęciu uwiecznione, więc zapraszam tam. Jeśli chodzi o podkłady, ja ogólnie ostatnio zrobiłam duże zakupy i kupiłam sobie parę podkładów AA. Takim pierwszym, który stosowałam już od jakiegoś czasu, był Ideal Match i ja go bardzo lubię, powiem Wam, że kurczę, chyba najbardziej ze względu na kolor, oprócz uniwersalnej formuły, która jest naprawdę taka dość bezpieczna. To jest taki odcień z delikatnym żółtym podbiciem, który u mnie wygląda bardzo dobrze. Zorientowałam się, że właśnie AA oprócz Belle to jest ta marka, która posiada w swojej gamie takie bardziej żółte podkłady i bardzo mnie to cieszy. Natomiast ostatnio kupiłam też Dream Minerals i to jest taki już bardziej nawilżający podkład. Zdecydowanie bardziej nawilżający niż tamten.
też takimi jakby, wiecie, delikatnymi, rozświetlającymi elementami, które nie są bardzo widoczne, ale na pewno jest to troszeczkę bardziej rozświetlający podkład niż ten poprzednik. I powiem Wam, że też mi się podoba. Jedyną wadą, jaką na razie widzę, jest trwałość, ponieważ to nie jest super trwała formuła. Natomiast ten stopień nawilżenia, jaki on zapewnia, bardzo, bardzo mi się podobał. I podoba nadal. Ja zastanawiałam się między nim a Kameleonem, który z takiego białego kremu zmienia się w podkład. Natomiast ten kolorem pasował mi troszeczkę lepiej i ja mam numer 104, medium beige. Naprawdę bardzo fajny podkład, udany nawilżający podkład do suchej cery w tej cenie, jeśli chodzi o takie odcienie, więc ten na pewno mogę Wam polecić. Ja używam go często na co dzień, wiecie, tam na przykład mieszam z innymi rzeczami. Natomiast jeśli chodzi o takie drogeryjne rzeczy, to na pewno jest takie moje małe odkrycie, które bardzo, bardzo polubiłam. Kończymy rzeczy kosmetyczne i tak jeszcze wracając do paznokci i drogeryjnych rzeczy, zwykły lakier do paznokci, który absolutnie oczarował moje serce, to jest Essence This Is Me i to jest dokładnie numer 05 Legendary, taki naprawdę bardzo ładny, ciemny, lekko wpadający w róż beż. Jest świetny. Naprawdę jestem zachwycona tym odcieniem. Bardzo długo nosiłam go na stopach i wyglądał fenomenalnie. A oprócz tego takimi rzeczami, które możecie już kojarzyć z filmiku o makijażu, który ostatnio był na kanale, to te rozświetlające pyłki z Inglota. To nie są te ich najmniejsze pyłki rozświetlające, tylko taka nowa seria, w ramach której mamy tam chyba 5 czy 6 kolorów, dokładnie nie pamiętam. Ja posiadam numer 101 i 106. 106 to jest takie złoto, a 101 to jest taki najbardziej neutralny, powiedziałabym, nie wiem, opalizujący lekko na taki złoty róż. Ale tych jasnych odcieni tam jest sporo i polecam nakładanie dłoń w Inglocie na czarną kredkę, ponieważ wtedy dokładnie widzimy, na jaki odcień on opalizuje. A nakładając na skórę, czy też, nie wiem, tylko patrząc w opakowaniu, ciężko jest się dokładnie zorientować, jaki uzyskamy efekt. Bardzo, bardzo je polecam. Za każdym razem, kiedy je noszę, ktoś o nie pyta. Naprawdę są to rzeczy bardzo zwracające uwagę. Zdecydowanie dla fanek czegoś bardzo luśniącego na oczach, bo to te kawałki są też dość spore. One różnią się rozmiarem i myślę, że to jest to, co sprawia, że to wygląda naprawdę niesamowicie. Więc to jest mój hit. Myślę nad zakupem jeszcze większej ilości odcieni. Ale ta 101 i 106 to są takie dwa, które na początku wybrałam, jakoś tak najbardziej do mnie przemówiły, więc polecam Wam. I u mnie też miłość do pierścionków z koralików zaczęła się od takiego pierścionka z gwiazdką właśnie, który niesamowicie mi się spodobał. I to jest pierścionek Selfie Jewelry. One są dość drogie, bo kosztują 70 zł. O wiele tańsze i też równie ładne zdarzało mi się kupować od polskich twórczyń i nawet ostatnio będąc w Warszawie kupiłam stacjonarnie takie dwa pierścionki. Jeden to jest tutaj taki z gwiazdeczkami. Natomiast kurczę, brałam wizytówki i gdzieś mi one wsiąkły, więc nie mogę Wam powiedzieć, kto dokładnie je robił, ale w sklepach typu Pacamera i na pewno znajdziecie bardzo dużo takich rzeczy. Ale ten pierścionek z gwiazdką jest moim faworytem i ja po prostu nie znalazłam nigdzie indziej takiej dużej gwiazdki. No on jest naprawdę śliczny. Oprócz tego mam jeszcze taki jeden z frędzelkiem. Natomiast te pierścionki z koralików to jest jedyna rzecz, która mi jakby tak na palcach super nie przeszkadza. Mi po prostu na co dzień najczęściej pierścionki przeszkadzają. Natomiast tutaj to się nie dzieje i z tego względu je lubię. Ale oprócz tego mam jeszcze jednego biżuteryjnego ulubieńca i to jest firma Moon Jewelry, która mi się tutaj podwinęła. Od Moniki, która jest właścicielką tej cudownej marki, mam szyjnik i też bransoletki, które już Wam pokazuję. Ja pokazywałam je już na Instagramie i na Stories. Jeśli lubicie takie bardzo ładne, subtelne kobiece elementy, na przykład z perłami albo połączenia koralików w takich właśnie bardzo interesujących, subtelnych odcieniach z perłami, to naprawdę bardzo polecam. Monika wkłada ogromną ilość serca w tworzenie tej biżuterii, więc myślę, że warto się do niej zwrócić. I też tam na swoim Instagramie co jakiś czas pokazuję nowe rzeczy. Ja mam też taką jedną bardzo ładną bransoletkę z perłą, ale powiem Wam, że ostatnio to chyba naszyjnik należy do moich ulubieńców i faworytów. Jeśli szukacie takich rzeczy, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Wydaje mi się, że ogólnie warto wspierać też takich twórców biżuterii. Ja mam trochę takich rzeczy. Jeszcze jedna bransoletka ze skóry, której teraz nie mam na sobie, ale wyglądała mniej więcej jakoś tak, o którą bardzo wiele z Was pytało w ogóle mnie na Instagramie. To jest Bee Elements.
I oni na stronie nie mają dużo rzeczy, ale wiem, że w Krakowie mają stoisko w Serenadzie, przynajmniej mieli jakiś czas temu. I bywają też na targach, więc na jakichś takich, wiecie, targach handmade'owych w Krakowie, gdzie właśnie kupiłam tą moją skórzaną bransoletkę, więc tam możecie sobie do nich zerknąć. Wydaje mi się, że właśnie stacjonarnie lub na targach mają o wiele więcej rzeczy niż na stronie. I jeszcze jeden ulubieniec, odzieżowy tym razem, to jest body firmy Motel. Ja wiem, że one były na Asosie u nas jakiś czas temu. Ja moje kupowałam akurat ze sklepów w Stanach przy okazji innych zakupów odzieżowych, ale nie wiem, czy w tym momencie na Asosie są. Jeśli są, to wrzucę Wam linka. Natomiast firma Motel to jest taka marka, która mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba i właściwie wszystkie ich rzeczy jakoś tak do mnie trafiają. I wydaje mi się, że jeśli też lubicie coś w tym stylu, tam są też takie piękne, bardzo kobiece sukienki, bardzo ciekawe bluzki, to warto sobie na nich zerknąć, na Asosie. Nie ma tego jakoś tak super wiele, ale wydaje mi się, że z czasem tak i coraz więcej się tego pojawia. Koniecznie napiszcie mi o tym, jakie są Wasze hity tamtego miesiąca, albo ogólnie. Ja naprawdę uwielbiam sprawdzać rekomendacje. No i mam nadzieję, że znalazłyście tutaj sobie coś fajnego, co sprawdzicie i oby się u Was spisało naprawdę, naprawdę dobrze. Za te wszystkie rzeczy ogólnie ręczę, więc myślę, że warto tutaj testować i próbować. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, za łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Jest mi naprawdę niesamowicie miło za każdym razem. No i to tyle, więc żegnamy się na razie, ale będzie jeszcze filmik ASMR, będzie jeszcze jeden filmik o błędach makijażu, a na dzisiaj już się z Wami bardzo, bardzo gorąco żegnam. Do zobaczenia wkrótce, buziaczki i pa, pa.